Twój smartfon musi być mały, mieścić się w kieszeni, no to pozostaje ci kupić iPhone'a 13 Mini. Są tacy, którzy mówią: Nie masz innego wyjścia, niczego lepszego nie znajdziesz w tym roku na rynku niż iPhone 13 Mini dla miłośników małych telefonów. Ale inni powiedzą: chwila, chwila, spójrz z drugiej strony. Masz przecież iPhone'a SE, który pod maską ma praktycznie to samo, a kosztuje mniej. Po co przepłacać? Kup iPhone'a SE. No i stoisz między wyborem i zastanawiasz się, no to co ja mam zrobić? Jeżeli podobnie jak ja masz w kieszeni, na przykład starego iPhone'a 8, który już dogorywa i trzeba go wymienić, no to w którą stronę pójść? Poszukamy ci odpowiedzi na to pytanie. Jak sobie, zdajesz pyta jak sobie zdajesz sprawę, także i w tej sytuacji nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście, to zależy. Dla kogo, jakie masz potrzeby, jaki masz budżet, co robisz, czego nie robisz ze swoim sprzętem. Miałem w ręku jeden i drugi smartfon. Zarówno iPhone'a 13 Mini, jak i iPhone'a SE. Zestawałem się na 13 mini, ale mam też wokół siebie osoby, które mają iPhone SE. I są z niego zadowolone. A dlaczego są zadowolone? A dlaczego inni mówią, że to jest masakra? No to spójrzmy, zobaczymy w szczegółach. Otóż to jest tabela, która jest wynikiem mojego researchu na temat tych dwóch telefonów. I oczywiście cena, tak? To co mówiłem na wstępie, niektórzy mówią, ale po co przepłacać? Jeżeli za 2,5 tysiąca możesz kupić iPhone'a SE, to po co płacić 3,5, 4 czy więcej tysięcy za mini? Ważny argument. Są tacy, którzy mówią, nie zapłacę nigdy za smartfona więcej niż 3000 tysiące złotych, to byłby absurd. Inni mówią: no jak nie zapłacisz, nie zapłacisz, ale jeżeli dopłacisz, to spójrz, że wiesz, co kupujesz. Dostajesz lepszy wyświetlacz. Ostry, OLEDowy, Full HD, 800 nitów, czyli jaśniejszy, gdy pracujesz na dworze. Jeśli robisz zdjęcia, to oczywiście ISE i Mini mają porządne, główne. Aparaty, ten SM o, o przesłonie 1,8, Mini 1,6, one są podobne, zresztą wykonują też podobne filmy, podobne zdjęcia. W tej chwili mówię do Was z aparatu 13 Mini. Zresztą możemy też ten tutaj, ten obraz dać na większy ekran. I spójrzcie, jeżeli teraz przełączę na iPhone'a. 8, iPhone 8, nie na SE, ale iPhone 8 ma dokładnie samą optykę co SE. No to widzicie, że różnicy jakiejś zatrważającej nie mam, szczególnie że ten obraz przecież w tej chwili tutaj jest robiony w 4K. Także tutaj tak, no, te główne aparaty, które są i w SE, i w Mini, to, są, to jest porządny sprzęt, ale Mini ma jeszcze dodatkowy aparat o przesłonie 2,4 oraz też jest różnica, jeśli chodzi o kamerę selfie, czyli w momencie, gdy pracujesz na Teamsach, na Zoomie, no to jeżeli chcesz mieć mocniejszą selfie kamerkę, to w Mini masz 12 megapikseli, a w SE masz 7 megapikseli. To jest dokładnie chyba ta sama kamerka, która była właśnie też w iPhoneie 8. Bateria, no troszkę mocniejsza w mini, ale mi się wydaje, że to jest do pominięcia, dlatego, że tam jest 2438 mAh, tutaj 2018, tam producent mówi, że będziesz miała dwie godziny dłużej oglądania multimediów, ale mi się wydaje, że to jest do pominięcia. Natomiast co nie jest do pominięcia, to dla tych z Was, którzy chcą sobie plecki dołożyć do telefonu z ładowarką MagSafe, no to MagSafe będzie działał z iPhone'em 13 mini, nie będzie działał z iPhone'em SE, także to z tych tematów. Wielkość bardzo podobna. Mówimy o małych telefonach, one obydwa są małe. SE jest odrobinę większy, ale cieńszy niż mini, ważą praktycznie tyle samo. Ktoś zwrócił uwagę na estetykę? Notabene był to użytkownik SE, który mówi, no nie, no. Kupiłem za te mniej więcej 2500 telefon, więcej bym nie dał, no ale jak dotykam tego SE, to tak sobie myślę, czy nie stać ich na nic lepszego, żeby telefon był przyjemniejszy w dotyku, wyglądał bardziej na miarę obecnego roku, obecnej dekady. No, SE, tak naprawdę. To jest obudowa, to jest estetyka mniej więcej z 2016-2017 roku, no, przecież to wygląda dokładnie tak samo jak iPhone 8, więc tak to jest. Estetyka jest jaka jest, natomiast no, iPhone 13 mini jest w tej linii. Obecnych iPhone'ów, czyli wygląda jak te iPhone'y z roku 21, 2 czy 3. No i ma oczywiście w związku z tym Face ID, czyli odblokowujesz ekran poprzez spojrzenie w kamerkę, a nie poprzez dotknięcie palcem Touch ID, co znowu Touch ID dla niektórych jest przewagą. Tak, ja osobiście wolę Face ID. Eee, wytrzymałość tak? No, podobno iPhone 13 będzie więcej znosił, tak, no, jest ta, ten Ceramic Shield, czyli specjalna warstwa ochronna na szybce, ale ona podobno chroni głównie przed pęknięciem, a nie przed zarysowaniem, więc jeżeli nie chcesz mieć szybki zarysowany, to i tak przecież i na jeden, i na drugi telefon założysz dodatkowe szkiełko. Wodoodporność nieco większa, ale to i w jednym, i w drugim przypadku. Chodzi o to, że jak cię zmoczy deszcz, czy wlejesz sobie kawę na telefon, to że on przetrwa, że rzecz nie są to urządzenia do pływania. Yy, natomiast tu jest takie kryterium, które wpisałem w tabelę, gdzie się stawiałem przed tym dzisiejszym materiałem, czyli sprzedawalność. Tak, A jeżeli kupujesz smartfona nie na 5 lat, nie tak jak mój iPhone 8, 5-letni, który teraz znalazł następcę, tylko za rok, za dwa będziesz sobie kupowała następnego smartfona, tego ja będziesz chciała sprzedać. To które będzie ci łatwiej sprzedać, za rok, dwa czy za trzy lata? Moim zdaniem iPhone'a 13 mini. Czy za dwa, trzy lata ktoś będzie chciał odkupywać iPhone'a SE? Może tak, może nie, no ale to przecież to już będzie konstrukcja, która skoro pochodzi z 17 roku, to za 2-3 lata to już będzie prawie, że prehistoryczna. Natomiast jeżeli nie interesuje Cię sprzedawalność, tylko to, czy to urządzenie będzie sprawnie działać, połączyć z wszystkimi sieciami komórkowymi, z którymi potrzebujesz działać, czy z Wi-Fi, oczywiście dokładnie to samo jest pod maską. I tu, i tu jest 5G, ten sam standard Wi-Fi, ten sam standard bluetoothowy, GPS-owy, płatności bezprzewodowych, tutaj jakby od tej strony nie ma żadnej różnicy, jeżeli będziesz szukać akcesoriów, to znajdziesz ich więcej i dużo tańszych do iPhone'a SE, no bo to są te akcesoria, te, te szybki, te tu i te różne gadżeciki, które pochodzą jeszcze od iPhone'a 8. Natomiast do iPhone'a 13 mini oczywiście są dostępne akcesoria, no ale to jest w miarę niszowy sprzęt, no bo jak pewno wiesz, nie ma iPhone'a 14 mini, firma Apple chwilowo nie wypuszcza nowych urządzeń mini, bo gdzieś tam ze sprzedażą tych mini chyba nie bardzo było to jak powinno być, w związku z tym też tych te akcesoriów w sklepach znajdziesz więcej do standardowego rozmiaru iPhone'a, nie do mini, ale znajdziesz, to też nie jest wielki problem. No tak, no to czy pomogłem, czy dałem odpowiedź na swoje pytanie, no mam nadzieję, że tak. To znaczy, jeżeli chcesz mieć nowoczesny telefon, robisz zdjęcia, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko dzwonienie, no to myślę, że warto dołożyć do iPhone 13 Mini. Natomiast jak mówisz, nie no, kurczę, szkoda i pieniędzy. No, 2,5 tysiąca to maksymalnie co mogę wydać i co ten za 2,5 tysiąca ten SEO nie będzie działał. On będzie działał, będziesz zadowolony, on będzie działał, jeszcze ci przez. 4-5 lat podziała, dlatego, że tam i procesor jest nowoczesny, i pamięci i ram jest strasznie dużo, i w ogóle ten cały moduł bezprzewodowy jest w porządku. Będzie działał, tak? se będziesz zadowolona, ale jeżeli możesz stać się na iPhone'a 13 mini, to będziesz jeszcze bardziej zadowolona. Taka jest moja opinia. Dzielcie się proszę w komentarzach, co o tym myślicie i pogodnie Was pozdrawiam.